Amen. Szczęść Boże, Maja Kochlik, zapraszam na informacje dnia. Z udziałem prezydenta i premiera, ale przede wszystkim ludzi pracy w Zakopanem odbywa się 30. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Na początek odśpiewano hymn państwowy. Następnie hymny Solidarności. W logo zjazdu delegatów NSZZ Solidarność wpisany jest giewont, nad którym króluje krzyż. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski przypomniał przy tym, że w najbliższych dniach będziemy obchodzić rocznicę przyjazdu świętego Jana Pawła II do Zakopanego. Papież Polak wypowiedział wówczas pamiętne słowa, które dziś przytoczył metropolita krakowski. Nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda. Jak mówił, status Solidarności i preambuła oparte są na wartościach chrześcijańskich i nauce społecznej Kościoła. Bo Solidarność krzyża się nie wstydzi. Bo Solidarność krzyż ma w sercu. I ten krzyż niesiemy przez całą swoją związkową działalność w codziennej pracy związkowej w zakładzie pracy. Prezydent Andrzej Duda za zasługi dla niepodległej odznaczył działaczy Solidarności medalem stulecia odzyskanej niepodległości. W swoim przemówieniu prezydent Duda nawiązał do filmu podsumowującego działalność Solidarności, jaki wyświetlono w trakcie dzisiejszej uroczystości. Kiedy pokazywaliście te protesty przeciwko 67, przypomniał mi się, byłem przecież wtedy posłem, byłem w Sejmie, przypomniał mi się taki plakat skierowany do ówczesnego premiera Donalda Tuska. Panie premierze, czy chciałby pan, żeby cewnik panu zakładała 67-letnia pielęgniarka? Pamiętam, że wtedy pomyślałem sobie, miałem wtedy 40 lat, chyba nawet niecałe, pomyślałem sobie, cholera, ale dzisiaj, moi kochani, mam 50 i mam poważny problem, żeby nawlec sznurówki bez okularów. W zjeździe uczestniczył także premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jacek Sasin oraz przedstawiciele rządu. Zakończyła się budowa interkonektora gazowego Polska-Słowacja. Na początku czerwca ruszy pierwszy próbny przesył gazu w stronę naszego kraju, a także Słowacji. Interkonektor Polska-Słowacja to gazociąg o długości 167 km. Łączy gazowy węzeł krajowego systemu w podkarpackim Strachocinie ze słowackim węzłem przy granicy z Ukrainą. To dwukierunkowe połączenie gazowe realizowane jest przez spółki Gaz System i Eustream. Prace budowlane są zakończone. Aktualnie gazociąg jest nagazowany. Trwają testy jego funkcjonalności. Dziś po stronie polskiej zakończyły się testy związane z osiągnięciem maksymalnej wartości ciśnienia gazu. Na początku czerwca uruchomiony zostanie pierwszy przesył gazu w stronę Polski i Słowacji. Dzięki gazowej inwestycji do naszego kraju będzie można sprowadzić 5,7 miliarda metrów sześciennych gazu, a w kierunku Słowacji 4,7 miliarda metrów sześciennych gazu. Połączenie gazowe jest częścią tzw. korytarza północ-południe, umożliwiającego przesyłanie gazu między terminalami LNG w Świnoujściu a chorwacką wyspą Krk. Jak podaje Gaz System, w Polsce wszystkie gazociągi korytarza zostały zbudowane i pracują w ramach krajowego systemu. To łącznie 800 km gazociągów i nowa tłocznia Kędzierzyn. Polski operator dodaje, że do uruchomienia przesyłu pozostaje jeszcze połączenie gazowe ze Słowacją. Dziś rusza program Mieszkanie bez wkładu własnego. Jest on skierowany do osób, które nie mają własnego mieszkania czy domu, ale również do rodzin z co najmniej dwójką dzieci.
Dzięki programowi Mieszkanie bez wkładu własnego osoby poszukujące dachu nad głową będą mogły starać się o kredyt bez wkładu własnego. Ale za to Bank Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantował od 10 do 20% kwoty płaconej za mieszkanie, maksymalnie 100 tysięcy złotych. I ta gwarancja zastąpi wkład własny. Będzie możliwa również spłata rodzinna, czyli jeśli w czasie spłaty kredytobiorcy urodzi się dziecko, BGK spłaci część kapitału kredytu. To 20 tysięcy złotych w przypadku drugiego dziecka i 60 tysięcy złotych w przypadku trzeciego i kolejnego dziecka. Program będzie jednak modyfikowany. Jedna ze zmian to usunięcie przepisu o minimalnej wysokości gwarancji. Zwiększy się limit ceny 1 m². Ostatnią z proponowanych przez nas zmian jest objęcie spłatami rodzinnymi kredytów o stałej stopie procentowej z wkładem własnym do 25% wartości nieruchomości. Zmiana ta ma na celu propagowanie kredytów ze stałą stopą procentową. Poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Zmiany wejdą w życie najpóźniej w styczniu 2023 roku. Gwarantowane kredyty na mieszkanie będą udzielane do 31 grudnia 2030 roku. Udzielą je banki, które podpiszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jutro ruszy zawieranie umów z bankami. Lista banków, w których będzie można ubiegać się o kredyt, będzie dostępna na stronie internetowej BGK. Produkty żywnościowe są motorem napędzającym inflację, mówił dziś w Polskim Radiu minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Dodał, że produkty takie jak masło czy olej nie będą taniały. To skutek wojny w Ukrainie, wzrostu cen energii, gazu i nawozów. W obliczu trwającej wojny w Polsce żywności nie zabraknie ani dla Polaków, ani dla uchodźców z Ukrainy, uspokaja minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Mamy duży margines nadmiaru żywności, można powiedzieć. Świadczy o tym choćby eksport, który w ubiegłym roku wyniósł prawie 40 miliardów euro, więc jest to naprawdę duży zapas. Teraz głównym problemem są wysokie ceny żywności i to jest konsekwencja wojny w Ukrainie. Rosną ceny energii i gazu, ale również ceny nawozów i zbóż. Wartość tak zwanego koszyka zakupowego wzrosła o około 25%. Niektóre artykuły spożywcze zdrożały nawet o 40%, na przykład masło czy olej. Jest oczywiście bardzo dużo, bo to jest dużo więcej niż inflacja. Można powiedzieć, że produkty żywnościowe są motorem napędzającym inflację. Oczywiście wtórnie energia pod każdą postacią, a co też właśnie powoduje ten wzrost cen produktów żywnościowych. Jeśli nie będzie głębokiej suszy, to ceny produktów spożywczych w drugim półroczu powinny się utrzymać, powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk. Minister rolnictwa pytany był również, czy tarcza antyinflacyjna obniżająca VAT m.in. na żywność, która obowiązuje do końca lipca, zostanie przedłużona. Wicepremier Kowalczyk zaznaczył, że to zależy, jaka sytuacja będzie panowała pod koniec tego okresu. 2 czerwca przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen złoży wizytę w Polsce, jeśli do tego czasu zakończy się procedura zatwierdzania Polsce KPO, przekazała rzecznik Komisji Europejskiej. Już wczoraj premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy to kwestia kilku dni, a środki zostaną wypłacone w ciągu kilku miesięcy. Wizyta przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Polsce uzależniona jest od zatwierdzenia KPO, informowała na Twitterze rzecznik Komisji Europejskiej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen złoży wizytę w Polsce 2 czerwca, jeśli do tego czasu zostanie zakończona procedura zatwierdzenia dla Polski Krajowego Planu Odbudowy. Wypłacenie Polsce środków z KPO uzależnione było od reformy wymiaru sądownictwa. Tak zwanym kamieniem milowym była likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Rozwiązaniem ma być prezydencka propozycja, w myśl której w miejsce Izby Dyscyplinarnej powstanie Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Stołeczna policja zatrzymała 6 osób, które już usłyszały zarzuty oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Nad sprawą pracowali stołeczni policjanci z Wydziału do Spraw Odzyskiwania Mienia. Na zlecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga zatrzymali 6 osób. Zabezpieczyli także nieruchomości o łącznej wartości 13 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzut oszustwa i prania brudnych pieniędzy. 2 podejrzanych przebywa obecnie w areszcie. Jeden z nich to główny podejrzany Artur Z. Zdaniem śledczych od 2016 roku udzielał pokrzywdzonym pożyczek, których zabezpieczeniem były ich nieruchomości. Artur Z., znając trudną sytuację finansową pokrzywdzonych, a wynikającą z ciążących zadłużeń lub koniecznością szybkiego uzyskania środków pieniężnych na prowadzone inwestycje,
nabywał w ten sposób prawo własności nieruchomości po zaniżonych cenach, nieodpowiadającym wartościom rynkowym. Pożyczki udzielane przez podejrzanego były bardzo wysoko oprocentowane i obciążone dodatkowymi kosztami. Pokrzywdzeni latami spłacali raty, do których doliczane były wysokie odsetki. Nigdy jednak nie otrzymywali pokwitowania zapłaty. Płacili kwoty, które wielokrotnie przewyższały wartość udzielanej pożyczki, w konsekwencji czego tracili prawo własności do nieruchomości. Przedstawione zarzuty dotyczą 4 poszkodowanych, a łączna wartość szkody opiewa na kwotę 14 milionów złotych. Prokuratura zaznacza, że śledztwo jest rozwojowe. 92. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainie. Donbas cały czas się broni. Rosjanie atakują coraz więcej obiektów cywilnych w obwodach ługańskim i donieckim. Zaporoże stało się celem rosyjskiej agresji. Armia Putina wystrzeliła 4 pociski. Jeden został zniszczony, kolejny trafił w pobliskie centrum handlowe, a 2 uderzyły w budynki mieszkalne. Są ofiary i ranni. Wydarzyło się to o 5:30 rano. Wtedy wstawałem. Wybuch był tak silny, że zwalił mnie z krzesła. Taka silna fala wybiła wszystkie okna do 5. piętra i wyrwała drzwi. Obecnie to w Donbasie toczą się najcięższe walki. Rosjanie atakują na 3 kierunkach równocześnie. Pociski uderzają w obiekty cywilne. Ługańsk już w 95% jest zajęty przez okupanta. Tylko wczoraj zginęło 5 osób, a 12 zostało rannych. Ukraińskiej armii udało się odeprzeć 10 ataków. Trwa oblężenie miast w obwodzie donieckim. Siły ukraińskie nacierają na Bachmut i Łyman. To kluczowe miasta. Ich przejęcie groziłoby odcięciem obwodu ługańskiego od Ukrainy. W niektórych miejscach wróg przewyższa nas liczebnie pod względem wyposażenia i żołnierzy. Rosyjskie władze podjęły przełomową decyzję. Pozwoliły na rekrutację osób starszych do służby kontraktowej. Innymi słowy, nie mają już wystarczającej liczby młodych mężczyzn, ale wciąż mają wolę walki. Wolę tej walki Ukraina jest w stanie przełamać tylko dzięki dostawom broni z Zachodu. O co ponownie apelował dziś z Kijowa Zełenski. Jednak dziś z wielu zachodnich krajów zamiast wsparcia płyną propozycje, by Ukraina oddała Rosji część swoich ziemi w zamian za umowny pokój. Były sekretarz stanu Henry Kissinger zasugerował, że Ukraina powinna pozwolić zachować Rosji anektowany od 2014 roku Krym. W odpowiedzi Zełenski mówił, że Ukraina nie pójdzie na żadne ustępstwa. Cokolwiek zrobi państwo rosyjskie, zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, weźmy pod uwagę jego interesy. To zostało wypowiedziane w tym roku w Davos. Mimo tysięcy rosyjskich pocisków uderzających w Ukrainę, mimo dziesiątek tysięcy zabitych Ukraińców. Tymczasem sprzymierzeniec Władimira Putina, przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow, grozi Polsce. Obecnie wojska czeczeńskie okupują Mariupol. Jednak zdaniem Kadyrowa Ukraina to sprawa zamknięta. A później, jeśli będzie takie zlecenie, to i tu cytat, przyjdzie czas na Polskę. Konieczne jest kontynuowanie w całej Polsce programu badań wzroku u dzieci, zapowiedział minister Przemysław Czarnek podczas konferencji podsumowującej program Dobrze Widzieć. Minister Edukacji i Nauki, przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz lubelska kurator oświaty podsumowali wyniki pilotażowego programu krótkowzroczności noszącego nazwę Dobrze Widzieć. Został on zrealizowany w 10 szkołach województwa lubelskiego. Minister Edukacji i Nauki, profesor Przemysław Czarnek, zapowiedział kontynuację i rozszerzenie programu. Wyniki, jak państwo zobaczycie, już po badaniach klinicznych dzieci, które zostały tam skierowane na badania, są bardzo niepokojące i trzeba to kontynuować po to, żeby dzieciom pomagać na tym początkowym etapie, bo zostawienie tego bez reakcji i bez uświadamiania również rodziców, również wszystkich, którzy pieczę nad dziećmi mają, spowoduje nieodwracalne problemy w przyszłości. Kierujący zespołem badawczym prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Robert Rejdak, poinformował, że w ramach programu przeprowadzono badania ponad 1000 dzieci od 6 do 9 roku życia. Odnotowaliśmy nadwzroczność, astygmatyzm, krótkowzroczność. Były przypadki również choroby zezowej i około 10% dzieci, tutaj to jest zatrważające, wykazywało uszczerbek i obniżenie
czynności, funkcji narządu wzroku w postaci niedowidzenia. Profesor Rejdak podkreślił, że jednym z celów programu jest podnoszenie świadomości społecznej, zwłaszcza wśród rodziców. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Wojciech Załuska, zapewnił, że po wstępnej diagnozie dzieci uczestniczące w programie nie są pozostawione same sobie. Wybrane osoby są zapraszane do kliniki okulistyki i poddawane wnikliwej diagnostyce. Bardzo ważne jest to, że ci nasi mali pacjenci nie pozostaną bez opieki. My się natychmiast nimi zajmiemy, będziemy dalej ich leczyć. No i oczywiście również rozumieć to, co lepiej wydarzyło się w czasie pandemii. Pogorszenie wzroku to efekt między innymi długotrwałej nauki zdalnej, dlatego minister zapowiedział kontynuację programu na skalę ogólnopolską. Zapowiedział też rozmowy w tej sprawie z premierem, a także z ministrem zdrowia i Agencją Badań Materialnych. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julia Saganiek, zapraszam Państwa na prognozę pogody. Dzisiaj w wielu regionach Polski słońce zasłonią chmury, a dodatkowo pojawią się opady deszczu i lokalne burze. Takich zjawisk możemy spodziewać się głównie na północy, północnym wschodzie i częściowo w centrum. Temperatura wzrośnie do 21 stopni, jednak znacznie chłodniej będzie od Wybrzeża, Pomorza, Powarmi oraz Suwalszczyznę, 16 stopni. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, choć nieco silniejszy na północy i w centrum. Ciśnienie atmosferyczne stabilne na poziomie 1006 hektopaskali. Jutro z północnego zachodu napłynie chłodny front ze strefą opadów deszczu i burz. Za wspomnianą strefą opadów zaświeci słońce, ale nie na długo. Pojawią się silniejsze przelotne opady deszczu i może zagrzmieć. Dość zimno będzie na krańcach północnych i północno-wschodnich, 14-13 stopni. Nieco wyższa temperatura będzie od Małopolski po Podkarpacie do 24 stopni w Rzeszowie. Wiatr na przeważającym obszarze będzie dość silny i porywisty. Niestety synoptycy informują, że od weekendu poprawy w pogodzie nie będzie, bo spodziewamy się napływu zimnej północnej masy powietrza. Dlatego życzę Państwu pogody ducha i dużo zdrowia. Z Panem Bogiem!